Lisa możemy spotkać wszędzie, zarówno w lasach, na obrzeżach miast, czy nawet na terenie ogródków działkowych. Z reguły jest płochliwy w stosunku do ludzi, jednak zawsze trzeba pamiętać, że jest to dzikie zwierzę. Spotkanie z nim może nieść ze sobą przykre konsekwencje, tym bardziej, że lisy to zwierzęta często chorujące na wściekliznę. Obserwujemy dość dużą populację z dzikiej zwierzyny. No i w tym kontekście szczególnie ważne jest podjęcie pewnych podstawowych zasad bezpieczeństwa, przyjęcie pewnych podstawowych zasad bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zagrożenie wścieklizną. Od razu muszę uspokoić, że od ponad 10 lat wścieklizny na terenie powiatu ostrowieckiego nie było. Jeżeli lis jest chory, najczęściej wściekły, z tym, że ta choroba jest bardzo rzadka w tej chwili przez akcję szczepień, może stanowić zagrożenie. Po prostu jeżeli widzimy, że zwierzę nie boi się człowieka, podchodzi do nas, nie reaguje ucieczką, należy mu po prostu zejść z drogi. Jeżeli jakieś symptomy chorobowe są widoczne, na przykład spienienie, spyska, nastroszona sierść, zawiadomić służby weterynaryjne lub po prostu leśników, straż miejską, policję. Od 28 września do 7 października na terenie całego województwa, poza powiatem koneckim i skarżyskim, prowadzone będą szczepienia lisów wolnożyjących. Szczepionka zrzucana będzie z powietrza na teren lasów i łąk. Będą to zielono-brązowe kostki o nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do zepsutej ryby. W środku kostki znajduje się ampułka z unieszkodliwionym wirusem wścieklizny. Takiej kostki nie należy w żaden sposób podejmować, dotykać, bo raz, że jej wtedy lis nie weźmie. I zwrócić należy na jedną rzecz uwagę. Jeżeli chodzimy na spacery do lasu w okresie szczepień lub bezpośrednio po nich, miejmy psy na otoku, żeby psy tych szczepionek także nie podejmowały. Kontakt człowieka lub zwierzęcia domowego ze szczepionką może skończyć się wizytą u lekarza lub weterynarza. Dodajmy, że to właśnie nasze bezpieczeństwo i naszych pupili jest najważniejsze. Po pierwsze, szczepienie naszych zwierząt, czyli przede wszystkim psów, a również jest dopuszczalne szczepienie kotów przeciw wściekliźnie. Po drugie, podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli jak gdyby nie spuszczanie z oczu naszych pupilów i pilnowanie tego, żeby one nie miały kontaktu z dziką zwierzyną, co nie zawsze jest możliwe, dlatego te szczepienia są ważne. No i jest też zachowanie własne, czyli unikanie kontaktu ze zwierzętami, szczególnie takimi, które tracą swoje naturalną płochliwość wobec człowieka i zbliżają się. Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie to akcja ogólnopolska. Przez ponad tydzień musimy zachować czujność, a w przypadku, w którym zaobserwujemy, że ktoś niszczy szczepionki, powinniśmy poinformować niezwłocznie stosowne służby. Pamiętajmy również o bezpieczeństwie własnym. Docierają sygnały, że dzikie lisy często podchodzą pod domostwa, widziane są również przy ostrowieckich osiedlach.